Cześć ciekawcy! Nie wiemy, czy to pamiętacie, ale gdy w 2015 roku podczas odbioru nagrody imienia Michaela Jacksona na MTV Video Music Awards Kanye powiedział, że planuje kandydować na prezydenta w 2020 roku, wszyscy byli zszokowani, bo nikt nie spodziewał się czegoś takiego. Czy Kanye upadł na głowę? Oczywiście większość nie brała tego na poważnie. My też nie. Myśleliśmy, że to tylko chwilowy wymysł Kanye, ale gdy zobaczyliśmy ostatni post Kim Kardashian na Instagramie, to zmieniliśmy zdanie. Wygląda na to, że Kim przygotowuje się do zostania pierwszą damą. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej. Kanye ciągle coś wymyśla i pisze na Twitterze, więc jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. To jedna z wad bycia muzycznym geniuszem. I było dość zabawnie, dopóki nie zdecydował się mówić o polityce. Jesteśmy ekspertami, ale mając nawet niewielką wiedzę, można zauważyć, że odszedł od tego, na czym naprawdę się zna. 25 sierpnia 2018 roku pojedynczym tweetem Kanye sam się pogrążył. Napisał, że on i Donald Trump mają energię smoka. Co to w ogóle znaczy? I nazwał Trumpa bratem. Ale niezależnie co myślicie, to nie był pierwszy raz, kiedy West mówił o polityce. Jak wspominaliśmy na początku filmu na MTV Video Music Awards 2015, podczas odbierania nagrody Kanye ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta w 2020 roku. Później zmienił zdanie i stwierdził, że poczeka do wyborów w 2024. Kanye, czy w końcu doszedłeś do wniosku, że od samego początku była to zła decyzja? W swoim przemówieniu z 2015 roku artysta powiedział, że nie obchodzi go, co stracił po ogłoszeniu tej wiadomości. Ale jak jest naprawdę? Może smocza energia już od jakiegoś czasu nie istnieje? Albo Kim zbyt długo przygotowuje się do zostania pierwszą damą? Zastanówmy się w ogóle, skąd wzięła się ta teoria. Kim od zawsze mówiła, że Kanye zmienił ją na lepsze. Nauczył, jak się dobrze ubierać, przedstawił znanym osobom, podarował różnego rodzaju fantazyjne prezenty, a teraz wygląda na to, że uczy ją także polityki. Kto by pomyślał, że ktoś, kto zasłynął dzięki seks taśmie, może stać się kolejną pierwszą damą? Dosłownie nikt. Ale Kim bardzo zmieniła swój wizerunek. Gdy w 2012 roku zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe, napisała na swojej stronie internetowej esej. Nie ma pewności, że Kim zrobiła to sama, ale w każdym razie opublikowano to pod jej nazwiskiem. Gdy Trump zakazał służby wojskowej osób transpłciowych, wyraziła swój sprzeciw, podobnie zresztą jak inne osoby, ale to jej wpis na Twitterze miał najwięcej polubień i udostępnień. Wypowiadała się też na temat kontroli broni i stała się częścią ruchu Black Lives Matter. W tej sprawie też napisała esej, w którym stwierdziła, że chce, by jej dzieci dorastały wiedząc, że ich życie ma znaczenie. Nigdy nie chciałaby, aby syn bał się policji. Nie chciałaby też być zmuszona do ostrzegania syna przed funkcjonariuszami, którzy powinni być osobami godnymi zaufania, a mogą nie traktować go tak, jak należy z powodu koloru skóry. Co więcej, Kardashianka wspiera wiele akcji związanych z zbieraniem pieniędzy i oddawaniem krwi. Jak wtedy, gdy była zaangażowana w pomoc w związku z huraganem w Puerto Rico i strzelaniną w Las Vegas. Ale jednym z największych jej projektów była aktywność na rzecz systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Popierała ułaskawienie Alice Mary Johnson, która za drobne przestępstwa narkotykowe spędziła w więzieniu ponad 20 lat. Zapłaciła też za 5 lat czynszu Charlesa Matthew oraz zatrudniła pracowników, aby pomogli Cindy Brown. Oczywiście nie zrobiła tego sama, odpowiedzialny za to wszystko był jej adwokat oraz zespół specjalistów, ale to ona była twarzą tych działań. Ostatnio Kim spotkała się z gubernatorem Newsomem i wspierała jego decyzję o zniesieniu kary śmierci w Kalifornii. Opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z podpisem. Uprzedzenia rasowe i niesprawiedliwość są głęboko zakorzenione w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o karę śmierci. Nie powinniśmy ryzykować, że niewinna osoba może zostać zabita. Mam nadzieję, że skupimy się na lepszych rozwiązaniach, które koncentrują się na pomaganiu ofiarom i priorytetowym traktowaniu sprawiedliwości. Czy to wszystko jest spowodowane tym, że Kim widzi się na stanowisku kolejnej pierwszej damy? Czy wycofał swoje kandydowanie, aby poczekać, aż Kim odpowiednio przygotuje się do nowej roli? Czy może to wszystko jest zagraniem pod publikę? Sami już nie wiemy, co o tym myśleć, dlatego z niecierpliwością czekamy na Wasze komentarze, ciekawscy. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do usłyszenia!